Dzisiaj wizualnie. Witam was w grze, która nazywa się Beat Trip Runner. To jest Dragplay. I mam troszkę ząka, bo dzisiaj rano nagrywałem z pewnej jednej gierki, która się pojawi za tydzień czy dwa. Gdzieś tak na początku lipca, pierwszy albo drugi tydzień lipca, w czwartek. Jeden odcinek to random będzie. I napisałem też recenzję tej gierki, bo mi się relatywnie podobała. Stwierdziłem, że to takie przyjemne granie jest i w sumie nie ma na co narzekać. Gdybym miał nadwyżkę kasy, dobra, i tak bym nie kupił, wolałbym kupić statek z Gwiezdnych Wojen. Ale w sumie ta gierka jest na tyle przyjemna, że zasługuje na pozytywną opinię. Napisałem sobie tam recenzję. Minęło parę godzin teraz, jak zgrywałem materiał z zeszłotygodniowego. Przepraszam. Ale mi się zaczyna odbijać. Z zeszłotygodniowego Beat Trip Runnera odcinek zgrywałem na drugi dysk, żeby mieć miejsce, żeby przypadkiem mi nie przycięło nagrywania teraz. Czekając, aż się to przegra, skakałem między różnymi rzeczami. Też zobaczyłem, jak tam recenzja, i moja recenzja ma dwa głosy, dwa negatywne głosy. I takie, what the heck? Znaczy, zazwyczaj jak piszę, to mam około średnich ocen. Zapomniałem o tym. Średnich ocen i no tak pół na pół, nie? Jest sporo, a teraz same negatywne i to dwie i tak what? Wskakuję na stronę tej gierki na Steamie, patrzę sobie grzecznie, a tam w sumie hejt na tą grę wylewa się straszny i kompletnie nie rozumiem dlaczego. Ludzie się czepiają jakichś takich rzeczy. Raz, stabilność. Nie miałem żadnych problemów ze stabilnością w grze, nie? Potem dwa, stylistyka. Jest przezarąbiasta! Że hitboxy są zrąbane w tej gierce i źle się trafia wrogów. No dobra, tu było troszkę nie teges, ale w normie, nie no, Overwatch ma podobnie, nie ma lepiej, nie? Więc tak, ze wszystkich tekstów, jakie lecą z tego całego hejtu, które leci na tą grę, wywnioskowałem, że tak, ta gra ma problem dlatego, że nie jest Overwatchem i ta gra ma problem głównie dlatego, że nie jest Overwatchem i nie wygląda jak Overwatch i nie jest Overwatchem. Jakby była tanią kopią Overwatcha, nie wiem, może nazwaną Paladins czy coś, to wtedy ludzie by ją uwielbiali. Ale że jest czymś mocno stylistycznie innym, gameplayowo też troszkę czymś innym, ale wiecie, to teraz Battleborn i ten klimat, tamte okolice, nie mówię o Battlebornie. W sumie mógłbym rzucić gdzieś dla niepoznaki tytuł tej gierki. Tych gierek teraz się sporo pojawiło, w ogóle jest Grimoire. Mana Storm chyba tak się nazywa, jest Mirage. Demet! Jest Mirage Arcane Warfare, jest. Jak się to nazywa? Są Orcs mu zdaje, oczywiście one są. Troszkę inne, bo jest TPP, ale ten klimat, Battleborn, którego wymieniałem chyba jako pierwszego, Paladins jest For Honor, który stylistycznie się plasuje gdzieś między Battlebornem, a to znaczy Mirage się plasuje między Battlebornem a właśnie For Honor, więc te gierki zaczynają się do siebie zbliżać. Tam jeszcze dalej, w tamtym kierunku macie Chivalry i tych gier się zaczyna mnożyć strasznie. No i wśród wymienionych przeze mnie tytułów mogła paść, aczkolwiek nie musiała, ta gra, o której właśnie mówiłem. Jestem zdziwiony ilością po prostu jadu i hejtu, który ludzie. Znaczy, ja często też daję negatywne komentarze, ale jak widzę, że ktoś zostawił. Komentarze, recenzje na minus. Ale jak widzę, że ktoś zostawił recenzję na plus, w której są sensowne punkty, do których mogę się zdjąć. Wiecie, to jest ten problem. Na Steamie nie da się dać neutralnej recenzji. Recenzja jest albo na plus, albo na minus. I możecie się na przykład długo zastanawiać, czy gierka powinna dostać od was łapkę w górę, czy łapkę w dół, bo to troszkę trudno jest zadecydować. Na przykład orki, które mi się bardzo podobają,
wycięły Orcs Must Die Unchained, które przeszły od gierki, która mega mi się podobała, przez gierkę, którą jestem w stanie zaakceptować, przez gierkę, która mnie wkurza maksymalnie, po gierkę, o której nie wiem nic, bo nie załadowałem się na kolejną fazę bety, czy tam otwartej gierki, bo kazali mi się ładować na zewnętrzne strony, żeby móc tam odblokować kod do konta, które już posiadam. Ogólnie twórcy dali ciała po całości, bo była zmiana ekipy odpowiedzialnej za zarządzanie grą. Co oznacza, że teraz to może być bardzo fajna dla mnie gra, a ja jestem na nie. I zostawiłem negatywną recenzję, dlatego że moje doświadczenie z tym produktem było irytujące. Bardzo. Więc tak. Ale sama gierka w sobie ma potencjał i powiedziałbym, że jestem do niej nastawiony neutralnie, pomijając, że mnie wkurzyła. I kiedyś zapewne w przyszłości może dam jej szansę. Może. Zapewne w przyszłości. Kiedyś może. Tak, widzę. Pięknie skonstruowana myśl. I chodzi o to, że nawet jeżeli ktoś zostawił pozytywny komentarz, a ja zostawiłem negatywny komentarz, to jestem w stanie to przeczytać i zrozumieć te punkty, które tam były. I na przykład wyciągnąć z nich jakieś fajne wnioski, bo mogło w tej grze być coś, czego nie zauważyłem, albo coś, co było fajne, a ja po prostu przeszedłem nad tym do porządku dziennego, no i nie doceniłem gry w jakimś tam elemencie, w jakimś tam momencie, nie? I tutaj mam wrażenie, że po prostu się teraz wylewa hejt na tą gierkę. Jak patrzę na oceny, jakie ta gierka dostaje, za darmowy weekend, gdzie pozwolili graczom pograć, to największym problemem wśród graczy jest to, że ta gierka nie jest Overwatchem, to raz, dwa, jest płatna i darmowy weekend skończył się pół godziny temu, demet! Spojrzałem na zegarek i znowu ten błąd. Nie, troszkę więcej niż pół godziny temu. No ogólnie skończył się, załóżmy, niecałą godzinę temu. Co sprawia, że gracze zostają odcięci od fajnej gierki, która ma sporo problemów, które twórcy zapewne rozwiążą z czasem. I ci, którzy mają problemy z performancem tej gry, jak ona się zachowuje, jak płynnie działa, ile jest klatek i tak dalej, no to ja rozumiem, mają całkowicie odmienne doświadczenie od mojego, bo u mnie ta gierka chodziła mega płynnie przy nagrywaniu i wyglądała ślicznie i w ogóle wszystko było najsuper, więc nie mam się do czego ja przyczepić, ale to jest moje prywatne doświadczenie. Rozumiem, że komuś się nie podoba moje stwierdzenie i mój komentarz ze względu na właśnie ten element, ale cała reszta, no... Cała reszta jest jak najbardziej już dyskusyjna i widzę takie po prostu tony jadu wylewane. Gdyby ta gierka była free to play, to w tym momencie miałaby bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że trafiłem na produkt, który w starciu z Battlebornem wygrałby z Battlebornem. Teraz dostanie baty straszne, głównie dlatego, że Battleborn jest gierką spaloną ze względu na działania twórców wcześniej. I to, co mi się w Battlebornie najbardziej podobało, czyli single player, jest loknięty, zamknięty za wciąż płatną edycją tej gry. Czyli to, co dla mnie jest najciekawsze w tej grze i co pozwala mi grać w nią, nawet jeżeli społeczność podupada w tym momencie, a podupada bardzo, To jest kampania, do której nie mają dostępu singleplayerowcy. I wydaje mi się, że kampania jest świetnym wprowadzeniem dla graczy, którzy chcieliby w Overwatch, ale nie bardzo, troszkę się wstydzą, zobaczyliby co to, ale niekoniecznie. Battleborn jest gierką dziwnie klimatycznie podobną, ale jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o koncepcję tego multi, to jest tam troszkę inaczej. I się pojawia sytuacja, w której Battleborn byłby dobrą gierką, takim starterem dla graczy, którzy chcieliby spróbować czegoś mocniejszego w tym klimacie. Czyli zaczynają od Battleborna, przy Battlebornie mniej lub bardziej zostają później z nostalgii, ale przeskakują do Overwatcha, dlatego że Overwatch dominuje na rynku i tam się to dzieje teraz. Ale żeby zacząć Battleborna mocniej, to wypadałoby zacząć od singla, a single jest zablokowany dla graczy, którzy nie płacą, więc nie wiem do końca, jak Gearbox Studio sobie to wyobraża. Moim zdaniem znacznie lepiej by było... Znacznie lepiej by było, gdyby przynajmniej część kampanii była dostępna dla wszystkich graczy, nie wiem, jakieś takie większe wprowadzenie niż mniejsze wprowadzenie. Nie mówię tylko tutorialu, do którego ja nie miałem dostępu, jeżeli jest, bo już go przeszedłem w wersji płatnej, a że teraz nie korzystam jakby... Okej. Nie korzystam z konta osoby, która ma tą grę, tylko od razu mnie ładuje na...
na wersję free to play, to nie mam jakby dostępu do kampanii, co jest smutne. Chyba, że ta osoba wtedy grała i o tym nie wiem. Dlatego nie miałem dostępu do kampanii. Ale nieważne, tak czy siak, gracze z free to play nie mają dostępu do singlowej kampanii, co tej grze bardzo szkodzi, bo moim zdaniem jednym z najlepszych elementów Battleborna jest to, jak kampania single player przenika się z tym, co macie w multi, poznajecie lepiej postacie, poznajecie lepiej świat, fabułę, całą historię, która moim zdaniem jest dużo lepsza od Overwatchowskiej. Haha! I w rezultacie ta gierka staje się dużo lepsza, niż mogłoby się zdawać, że powinna być, a powinna być traktowana jako coś innego niż Overwatch, ale uznajmy, że rzeczywistość złożyła się tak, że nie ma o czym mówić właściwie, to jest bezpośrednia konkurencja Overwatcha, chociaż być nią nie powinna, no i z Overwatchem ją porównujemy, dlatego że taki mamy rynek, nie inny, niestety. Świat nie jest idealny. Gdyby był idealny ten świat, to nie musiałbym chodzić do dentysty, to jest jedna z podstawowych rzeczy, nie? Poza tym ten pierdzielony czarny ufok. Blisko było! Blisko było! Nie zabiłoby się o byle kamyczka, więc to wtedy byłby idealniejszy świat. No ale jestem po prostu zdumiony, jak bardzo ludzie mogą mieć problem z gierką, która jest przyjemna i... Bo tak, jak patrzę na to coś, to ja wiem, czemu ludzie mają agresora. Ja rozumiem. Ale jak patrzę na tamto coś, to kompletnie nie kumam. Tam jest radośniejsza, przyjemniejsza, taka wersja tandetnie light. Tandetnie light Overwatcha z dodatkiem całkowicie innego klimatu. Więc tak. Jedyne, co faktycznie nad czym mogliby popracować, to są hitboxy, jeżeli chodzi o postacie, ale też nie oszukujmy się, nie było to na tyle denerwujące, żeby moje pierwsze wrażenie w ogóle zahaczyło o to, że tam jest problem z hitboxami. Takie było, ale ta gra miała troszkę większe problemy niż hitboxy i nie były dla mnie one przeszkadzające, więc jakbym miał... Wiedziałem, że popełniłem błąd, zanim to się... Więc gdybym miał do niej dostęp za darmo, to szczerze powiedziawszy, mielibyście kilka odcinków. Aha, bo tam była. Zahaczyłem, bo. Jej! Miałem straszne skojarzenie. Nie idziemy w to. Nie idziemy w ten temat. Jestem teraz pijańsiejszy. Jak pamiętacie w Overwatcha, w momencie kiedy go dostałem, pozdrowienia ciepłe dla Nemeczka, który grę tę mi sprezentował i się bawiliśmy świetnie na początku, ale później gracze z Overwatcha zaczęli się robić troszkę bardziej pro. Ja lamiłem jako lamiłem wcześniej, więc Overwatch przestał być tak sympatyczną grą, jak był na początku w ogóle. Wiecie, z każdą grą jest tak, że chcecie się załapać na pierwszą falę, nie? Chcecie się załapać na początek, zobaczyć, jak ta gra się rozwija, wykorzystać to, że się rozwija, wykorzystać to, że wszyscy na początku są noobami. Oczywiście są lepsi gracze w strzelanki, są gorsi gracze w strzelanki, ja na przykład w strzelanki jestem cienki, więc... Metodą selekcji naturalnej ze mną jest łatwo wygrać ze mną, przeciwko mnie się przyjemnie gra, ze mną się cienko gra, bo nie jestem dobry w tego typu gry. No, ale to ja nie. A w drugą stronę... To, co chciałem powiedzieć na samym początku tej myśli, to jest to, że kilka nagrań z tego Overwatcha się pojawiło i zapewne jeszcze kilka nagrań z Overwatcha się pojawi. To nie jest tak, że ten Overwatch u mnie całkiem zginął, chociaż szczerze powiedziawszy nie będzie takiej serii, jaką planowałem, że tam będzie raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie jakiś filmik fajny ze strzelania i jakie fajne rzeczy dodają w Overwatchu, bo po prostu gameplay w Overwatchu jest dla mnie to nie jest mój klimat, a fluff tego świata, cały ten Overwatch, jeżeli chodzi, próbowałem czytać te komiksy, próbowałem na to patrzeć, wizualnie jest to fajne, jeżeli chodzi o fluff świata, to
absolutnie mi nie podszedł, nie to, że przed chwilą prawie żygnąłem, nie, ale nie, Overwatch jest dla mnie taki, jak na przykład Warframe robi dokładnie to samo, teraz komiks z Warframe'a będzie wychodził i w ogóle ten, jeżeli chodzi o promocję, robi podobne, troszkę ma podejście jak Overwatch, to wydaje mi się, że, wydaje mi się, to z Warframe'a mi się podoba, to z Overwatcha, chociaż Blizzard ma znacznie lepszych grafików i ma znacznie lepiej opłaconych ludzi pracujących nad tymi rzeczami, to jednak Overwatch jest dla mnie taką gierką, która jest, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że została złożona na szybko i wszystkie rzeczy, które tam się dzieją się dlatego, że trzeba coś dopisać do stanu faktycznego, który mamy. Czyli takie coś jak na przykład ma League of Legends, które moim zdaniem robi to dużo, dużo lepiej, gdzie jest ten fluff, ta historia napisana dla postaci. Znacznie umiejętniej i znacznie zręczniej niż to, co Blizzard to robi dla Overwatcha, co jest śmieszne, bo Blizzard stać na znacznie lepszych ludzi niż Rito i niż gości, nie pamiętam nigdy nazwy firmy od Warframe'a, ale gości od Warframe'a, no to jest z tego, co ja kojarzę, indie grupa, która jest zaciekła w tworze... Co tam się stało? Mrugnąłem i nie zauważyłem. Zaciekła w tworzeniu swoich rzeczy. Nie mają zbytnio hajsu na szaleństwa, ale dają z siebie 100% serca i to widać. Chociaż Warframe nie jest moim takim number one gierką i mam sporo rzeczy, do których się w tej grze mogę przyczepić, to jedna rzecz, której się Warframe'owi nie da odmówić, to jest ilość serca, jaką widać, że twórcy wpakowali w dany produkt. I to jest coś, co po prostu ora konkurencję. Gdyby Blizzard chociaż 25% tego serducha pakował na każdy produkt, który teraz robią, to każdy z tych produktów byłby 5 razy lepszy, tak na moje oko. To, co się dzieje w WoWie, to w sumie nie jestem w stanie powiedzieć. Od dłuższego czasu nie trzymam ręki, czy od dłuższego, co najmniej od jednego dodatku nie trzymam ręki na plusie. O, jakoś tak to nazwał. W drugą stronę ta karcianka, która jest, to mi Misiaki tłumaczyła przed pierwszym nagraniem, które mieliście, co tam się teraz dzieje, co się dzieje z tą konkurencją od Bethesdy Elder Scrollsową, Shadowverse, czy jak ona się tam nazywa? I też po prostu dokładnie to samo wrażenie, że Blizzard robi, ale on nie umie w te rzeczy, ale że jest Blizzardem, to mu wychodzi. Ja bym tak bardzo chciał, żeby mi tak wychodziło przy moim nieumieniu, jak Blizzardowi wychodzi w te rzeczy przy ich nieumieniu. Nie, Diablo Trójka, aż dziw, jak Diablo Trójka się trzyma przy tym, co Blizzard robi i jak bardzo pakują w Diablo Trójkę, to po prostu jestem zdumiony, bo teoretycznie powinni się poddać z tym produktem gdzieś tam po drodze, ale zaciekle nie. W sumie HOTS najsłabiej się trzyma, ale HOTS też... Zdążyłem się podrapać po nodze, to było epiczne. HOTS też nie jest dominujący na rynku, więc to jest, jak to się nazywa? Tam trzeba było zeskoczyć, nie? Tam trzeba wziąć pod uwagę, że dla Blizzarda jest to troszkę drażliwy temat, bo to jest pierwsza gra, z którą weszli na dany rynek, myśląc, że zakoszą, szczególnie, że oni mają, no tak jakby po części mają prawa do pierwszej Doty, nie? To nie jest tak, że Dota, że w ogóle gry dotopodobne, LOLe i tak dalej powstały bez udziału WoWa, Blizzarda i Warcrafta. To jest ze sobą powiązane mocno, więc dla nich to jest taki baby project, to jest to ich ego i tu dostali pstryczka w nos. Ale cała reszta, no to przecież było tak, ta karcianka, której nazwy sobie teraz nie przypomnę, która dominowała na rynku przez długi czas, dopiero teraz Gwint ją zgwincił. Co tam jeszcze było z konkurencyjnych rzeczy? World of Warcraft, który dominuje dalej na rynku, chociaż są takie gry, że mózg staje jako free to play, a oni dalej koszą swoje, nie? I w momencie, w którym zaczną przegrywać... W tym momencie, w którym Blizzard zacznie przegrywać rynek MMO, WoW stanie się free to play. I to złamie rynek wtedy.
to po prostu Zora, Guild Wars 2, Ion, wszystkie te gierki takie, które teraz w obecnej sytuacji trzymają ten swój kawałek tortu dla siebie, będą miały gigantyczny problem. Bardziej nawet Guild Wars 2 niż Ion. Wydaje mi się, że ci, którzy grają w Iona, to grają w Iona dlatego, że to jest Ion, że ten świat, że przywiązanie do postaci i to wszystko. Reszta przeskoczyła do Guild Warsa 2, z Guild Warsa 2 potem skoczyła do Wildstara, z Wildstara wróciła do Guild Warsa 2, po drodze gdzieś się pojawił Black Desert, przeskoczyli, wrócili do Guild Warsa 2. Patrząc na to, jak casualowy i jak noob friendly i you don't wanna play this game friendly jest Guild Wars 2, to jest gierka, od której się odchodzi i wraca i niewielu graczy ma takie podejście jak ja, że po prostu Arena Net zrąbaliście i ja nie wracam. Ja po prostu tęsknię za Guild Warsem 1 i nie jestem wam w stanie wybaczyć tego, co zrobiliście, bo nie jestem w stanie nowej Arena Net wybaczyć tego, jak zaorali Guild Warsa 2, a właściwie fabułę Fluffa z Guild Warsa 1. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Fluff, kiedy ja mówię słowo Fluff to jest takie puszyste wypełnienie, które oznacza historię, fabułę, to co się... Znaczy, fluff dla gry fantasy, tak jak na przykład Warhammer, to by było dokładnie to, co uczycie się wy na lekcji historii. Gdyby nasza historia, historia średniowiecza była jakąś grą, znaczy, no, macie jakąś, nie wiem, planszówkę z rycerzami ze średniowiecza i tak dalej, to historia byłaby określana mianem fluffu. Że fluff to jest właśnie dokładnie ta historia, którą sobie tam... Historia, którą sobie tam czytacie i która nie ma większego znaczenia podczas bitwy, ale te wszystkie rzeczy, te wszystkie historie, ci wszyscy bohaterowie gdzieś się tam mieszczą, to jest ten... No. Już jest ten moment, gdzie jest bardziej niż mniej. Im więcej ciebie, tym mniej. Jakoś tak to szło. Bardziej to czuję niż wiem. Gdzie mój rozum jest, o czym ja mówiłem. To będzie dobry odcinek. Nie zapeszając. Wszystko tylko nie ta gra. Gadaliśmy już o Overwatchach, o Grimwarp, Mana Storm, o jak się ta druga gierka nazywa, też o magach. Mirage Arcane Warfare bodajże. For Honor, o którym powiedziałem tylko dwa słowa, że jest. Battleborn. Warhammerze. No ogólnie fajnie jest. Znaczy to my skończyliśmy na Fluffie. Coś mi ten flag był potrzebny, ale nie wiem konkretnie po co. No więc, aha, Blizzard ma tą przewagę, że ma tam kilka tych swoich rzeczy takich bardzo, bardzo, bardzo mocnych i ich pchan, co też widać, wchodź się. Macie Heroes of the Storm, które zaczyna pakować bardzo mocno. Dobra, nieważne. Jestem na tyle pijany, że nie jestem pewny, czy puściłem klawisz, czy nie. W Heroes of the Storm macie to poczucie, że oni bardzo mocno pchają te postacie, bardzo mocno teraz próbują połączyć. Overwatch jest na topie, więc wychodzi mnóstwo postaci z Overwatcha. Nagle zrobili ankietę i okazało się, że gracze chcą postaci z Diablo, więc te postacie z Diablo będą się coś tam pokazywało jeszcze i w ogóle będzie osób. Więc Blizzard bardzo dobrze rozumie, że ma swoje mocne marki, które zajechały rynek. Diablo 3 jest chyba najmocniejszym teraz, pomijając Path of Exile, choć nie jestem pewny, czy Path of Exile jest mocniejszy, czy nie. Przez chwilę, krótką chwilę, Marvel Heroes 2016 konkurował, w sumie wtedy jeszcze 2015, 2016, wiecie, ten numer. Wbijacie na Super Hero w Turkey i wiecie, o czym mówię. Bardzo mocno konkurował z Diablo, moim zdaniem przez krótki okres był lepszy od Diablo 3. Ten sam okres, przez który Torchlight 2 był lepszą grą niż Diablo 3, Diablo 3 razem z dodatkiem. A potem sytuacja się troszkę zmieniła. Po dodatku twórcy zaczęli pakować bardzo mocno w Diablo 3.
pojawiły się fajne rzeczy, ulepszenia, usprawnienia i w sumie Diablo Trójka teraz jest naprawdę świetną grą. Świetną Diablo podobną grą, nie nazwałbym tego dalej pełnoprawnym Diablo jako Diablo, ale chociaż fabularnie jest fajne. Ale jeżeli chodzi o gameplay, dalej jeszcze jest kilka rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. Mam nadzieję, teraz wyszły jakieś informacje na temat Diablo 4. Mam nadzieję, że twórcy wezmą sobie do serca to, że Diablo było zbyt takim casualowym i slashem. Zanim nacisnąłem ten, jak się dociskał przycisk skoku, to wiedziałem, jak bardzo zrąbałem. Więc Diablo 4, mam nadzieję, że będzie fajniejszą gierką niż Diablo 3. Ale to jest kolejny front, na którym Blizzard dominował absolutnie bezkonkurencyjnie właściwie, bo samym tytułem zarządził zamiót i konkurencja niewiele mogła zrobić, chociaż bardzo mocno się starała. I gdyby Diablo nie nazywało się Diablo, no to Blizzard dostałby baty srogie, plus gdyby Blizzard nie był Blizzardem, to też dostałby baty srogie, nie? No ale że Blizzard to jest Blizzard, Diablo to jest Diablo, no to się udało im jakoś przetrwać i przeżyli na tyle długo, że są w stanie znów dominować na rynku. Po czym wracamy właśnie do Overwatcha, który zdominował rynek, na którym był Team Fortress 2, Battleborn, który nie do końca jest podobną grą, ale o tym już mówiliśmy. Nie wiem, po co ja to zrobiłem, mogę równie dobrze skakać górą, ale why not w końcu. Nie wiem, co tam się stało. I to nam buduje obrazek, właściwie maluje obraz nam to, w którym Blizzard dominuje na każdej części poza Heroes of the Storm, właściwie poza MOBA, poza Loloklonem, Dota klonem, no ale dobra. Dominuje na każdej części rynku, za którą się zabrał, tylko dlatego, że... Dalej trzymam! Nie puściłem! Albo dlatego, że raz, gierka ma znany tytuł, tak jak Diablo 3, więc nawet jeżeli jest słabsza, to się tam wybije. Albo tak jak Overwatch, pomimo tego, że jest słabszy od konkurencji, przynajmniej w momencie premiery był, no to jest Blizzard i Blizzard dominuje, bo jest Blizzardem. I tylko dlatego, że LoL zdobył gigantyczną przewagę wcześniej, no to HOTS nie dominuje. No i dlatego, że jest Dota 2, która rozbiła jakby ten cały ten Confusion z tytułem... Confusion z tytułem był, ludzie, zamieszanie ogólnie było i gracze przez krótki, nawet nie taki krótki czas, szli do Doty 2, myśląc, że to jest blizzardowska kontynuacja Doty 1, więc było zabawnie. Tam jeszcze była na początku Dota, inny tytuł był. Hotsa to było, Dota coś tam, All Stars, jakoś tak, o ile dobrze pamiętam, więc było wciśnięte dół, ale dobra. Więc tutaj Blizzard popełnił kilka szkolnych błędów, plus porwał się na mocnego przeciwnika, nie, to znaczy idąc z tym swoim brawado, licząc, że Blizzard oznacza Blizzard i Blizzard wygra, dlatego że jest Blizzardem. A jako, że się stało troszkę inaczej, to sam Blizzard był zaskoczony. Stąd teraz też na przykład Rito w League of Legends tak bardzo się... Aha, podskoczyłem, to z wyskoku nie działa. Riot z League of Legends staje na rzęsach, żeby po prostu to było super, dodaje ten fluff, dodaje tą fabułę, dodaje te rzeczy naokoło. Do tego dodaje różne fajne tryby, co jakiś czas są jakieś... nie wiem, jak to się nazywa... Te numery z porami i tak z porosami, nie myli z pornosami, to są dwie różne rzeczy, bardzo różne rzeczy, nie googlać. I wyskoczy wam pornosa, takie paskudztwo na nosie. Ło, przez przypadek dałem radę. Aha. Musiałem się podrapać po głowie, musiałem po prostu. I dochodzimy do sytuacji, w której zapewne w Blizzardzie myślą, jaki jeszcze kawałek rynku mogą, bo oni się powoli stają monopolistą, wiecie, macie Steama, jeżeli chodzi o sprzedaż gier, a jeżeli chodzi o konkretne gry, no to Blizzard rządzi i dzieli na rynku. Po...
Dobyliśmy do 30 minut. Poza Hotsem Blizzard rządzi, dzieli na rynku i właściwie jest niepokonany. Więc wydaje mi się, że przez długi czas Blizzard na przykład zastanawiał się, jak ugryźć rynek MMO od innej strony, próbowali zrobić MMO shootera, co im bardzo nie wyszło, co skończyło się właśnie wykorzystaniem assetów w inny sposób. Overwatch, bo z Activision doszli do wniosku, że nie ma sensu konkurować z Destiny, którego mogą nie pokonać, a głupio się walczyć, głupio się tłuc między sobą. Więc Overwatch stał się Overwatchem, znaczy Titan, Project Titan stał się Overwatchem, a Destiny 2 wychodzi na Battle.net'cie, yeah! Blizzard dzięki temu nie musi walczyć o rynek MMO shooterów, który to wygląda na to, jeżeli dobrze rozumiem analizy, które czytałem, jest kolejnym schodzącym rynkiem. Wiecie, gracze od Halo i od tych wszystkich takich shooterów, zarówno hero shooterów jak Overwatch, jak i zwykłych shooterów bardziej stylu Counter Strike'a czy nie wiem, Unreal'a, Duma, Quake'a. To wygląda na to, że to ma być kolejne WoW i jeżeli tak będzie, no to Blizzard chciał uszczknąć ten kawałek tortu, jako że wygląda na to, że im się nie uda, to no to oddali pałeczkę do Bungie i korzystają z tego, co Bungie robi z Destiny 2. Zastanawiam się, jaki jest taki kolejny mocny kawałek świadka multiplayer growego, który Blizzard mógłby zagarnąć, bo tak, no karciankę, no teraz dostałem batę od Gwinta, ale to jest Blizzard, oni się nie poddadzą bez walki, szczególnie, że wychodzi ten Shadowverse, czy jak on się tam nazywa, od Bethesdy, nie wiem, czy to Bethesda bezpośrednio robiła. Spodziewam się, że tak, bo jak próbowałem w tej gierki nagrywać cokolwiek, powinien być odcinek już online, ale nie jest, dlatego że gierka przez 3 dni nie pozwoliła mi się zalogować do siebie. Inni gracze grali, bo są recenzje i właśnie tam mnóstwo osób zostawało recenzje, że nie mogą się zalogować, a inni pisali, że nie, to wina waszego sprzętu, bo ja się zalogowałem. Taki ogólny tam bullshit, nie? Shitstorm. Ogólnie mi się nie udało do tej gry załadować przez 3 dni, po czym stwierdziłem, że potrzebuję miejsca na dysku na inny produkt i wykopałem. I chyba będę kończył. No i wydaje mi się, że ta karcianka od Blizzarda jeszcze coś mocnego wykręci, żeby zawojować rynek, zawalczyć o ten rynek raz jeszcze. W końcu już raz dominowali, to znają smak zwycięstwa, Blizzard się nie poddaje łatwo. Co też bardzo mocno widać po Hotsie. Hots, który dostawał bat, znaczy wszedł na rynek przez chwilę, wyglądało, że może zakonkurować z LoLem i Dotą dwójką, potem się okazało, że dostaje baty. Teraz jakby jest drugie starcie, próbuję po raz drugi, pakując to mnóstwo kasy, LoL jakby się przygotował, Dota dwójka, nie wiem do końca, wydaje mi się, że niekoniecznie się aż tak mocno przygotowała. Ostatnio o Dotcie dwójce w ogóle niewiele słychać, przynajmniej w tej części internetu, w których ja siedzę, co może oznaczać, że nie jest aż tak mocno tam, że nie jest aż tak dobrze. To na minus oczywiście dla Doty dwójki, na plus dla Blizzarda i Rito, no ale Valve, Steam ma swoje fanaberie i nie będziemy im tego odbierać. Oni też sobie mogą pozwolić na produkt, który nie spełnia oczekiwań, to znaczy jeżeli chodzi o grę, to spełnia oczekiwania, jeżeli chodzi o społeczność i przynoszony hajs, generowany hajs, to nie musi spełniać oczekiwań, bo Valve nie ma problemów z hajsem. Dobra, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. Tłukliśmy tą planszę, tłukliśmy i ona nas tłukła trochę. Znaczy ja tłukłem.
wypatrzyliście na moje zmagania i słuchaliście mojego bełkotu. Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Coś jeszcze mądrego miałem powiedzieć, ale mogłem zacząć na początku odcinka, a nie zacząłem. Dziękuję.